na szybkości, że tak powiem, poza kolejką, no nie poza kolejką, to może od drugiej strony zaczniemy. O, ta panienka się okazała krzywa z przodu. No tak bywa. No i podnośnik numer 2 właśnie po to jest. Yamaha XJ900 Diversion. Może być wersją jakie chcę, może być ID, może być B. I tak, pełen przeglądzik po nas tył, ponieważ tył już mamy. Można powiedzieć samochodową, bo jazdy na wprost oponę. O, fajnie widać teraz, ilgu to mojego. Olej w silniku już zalałem, bo kiedyś nawet odpaliłem z ciekawości, czy pyka tak jak trzeba, także rozgrzałem, zlechem olej. Stoi już z tydzień pewnie na podnośniku, a może tydzień nie, ale blisko. Filterek założony, świeży. Także teraz dobiorę się do gaźników, do zaworków. 600 ma te płytki duże, 900, szczerze powiem, nie wiem. Pewnie też. Te 5 złotówki takie duże. Myślę, że tutaj bardzo nie zmienili, ponieważ inne Yamahy, powiedzmy tam XJ 1300, tak dobrze mówię, czy XJR, też mają te duże płytki, to już mi się wszystko pierdoli w głowie. Ciężko to wszystko spamiętywać. I tak, gaźniki, płyny, hamulcowe sprzęgło tu mamy na linka. Smarowanie linek, też pamiętam, właściciel wspominał i też mi mówił o błotniku, o plastiku, że ma pęknięty, ale to każdy temat zna, że ja nie pomagam w plastikach, raz, nie zajmuję się nimi w ogóle, dwa, nie pomagam w używanych częściach. Także takie tematy. Najlepiej sobie kupić samemu, ja co najwyżej mogę wymienić, ponieważ różne to są rzeczy sprzedawane przez ludzi. Także tak mówię. Co dalej? Klocki bodajże z tyłu, też olej w kardanie. I jeszcze zawieszenie przód. Tak, ponieważ tu już dość solidnie się wylało. Kawał motocykle, tak popatrzeć, to nie taki mały. Świece, oj, tam takie różne gadżety. Więc co, ściągam zbiornik, ściągam gaźniki i wtedy jakieś tam dojście się pokaże do reszty. Akurat do świec, no to chyba już ciężko, aby było lepsze. A to już mam jedną, drugą i tam dwie kolejne z drugiej strony. Do zaworku się dostanę, do łańcuszka. Zobaczę, jak to wygląda. Olej, no pełne oko, bo nie był palony jeszcze. Zalany jest pełne oczko, bo jak go zapalę, to i tak pociągnie. I co więcej? No nic więcej. Rozbieram. Okrójce do synchronizacji. Raz, dwa. A tam mamy dwie śruby zaślepki. Elegancko wszystko jest dobrze. Taka to historia. Niby odpala, jeździ, ale jak się tak odwinie, powiedzmy dwójkę, to czuć takie przy wyższych obrotach nie ciągnie równo, tylko to jakby takie dołki w mocy, nie szarpanie, tylko no to jakby ten wykres mocy troszkę falował tam. A to się zobaczy, co tam siedzi w gaziutkach. Dobra, rozbieram, widzimy się po chwili. Myjkę odpalę, niech się grzeje, a tu jeszcze mam coś do mycia. Jakieś gaźniki. Może się wrzuci razem z Yamahą. Dobra, ktoś tam zgadł, Led Zeppelin, zgadnijcie, co teraz było. Dodam tylko, że polska mapa. A, to jest taka jedna rzecz, polska mapa. Gaźniki z SX85, troszkę tutaj wyłamane coś. Jakoś ma lewego nie powinien brać przez to. SX85, a tu SX250. Dwa remonty, które filmy się pewnie pokazały. Z SX-a nie będzie filmu, ponieważ przyjechał do mnie rozebrany, także no, będzie jedynie składanie. Dobra, kolejna sprawa. Gaźniki z Yamahy. Długo też tu nie było nikogo, na pewno. To jest co jak pewne, także będzie można porównać, jak to będzie wyglądać po myciu. Ale widzę, że one tutaj na pewno więcej niż pół godzinki, a pewnie więcej niż godzinkę nawet. Tam się będzie benzyna lać. O właśnie, kurwa, do łokcia. Także i tak dobrze chodziła, bo paliła na strzała wszystko, tylko tak jak mówiłem, te takie przerwy w mocy, takie no, falowania jakby. I co dalej? Krótce troszkę spękane, ale już można powiedzieć za opaską tam, że no nie powinno się tu nic dziać jeszcze złego. No, nie jest tak troszkę spękane, ale guma gruba. To tak, rozbiorę sobie te gaziutki. O, tu jakaś niespodzianka. Leść.
Jesień, kurde, dopiero się wiosna zaczęła niedawno. Taka prawdziwa. Rozgrzeję myjeczkę, wrzucę gaźniki i dobiorę się do zaworów, także za chwilkę wracam. To tak może jeszcze podpowiem, co my tu gramy. Co tam jest ciekawego? Co tam jest ciekawego? A, już się przetagowało. Przetagowało się na następne tu. No, już tam można mniej więcej wiedzieć. Stare, dobre, bo to nowe to jest równo warte. Dobra, lecimy dalej z koksem. No troszkę to przy tym zajęcie, że jeszcze napinacza nie sprawdziłem. A to zaraz odkręcimy napinacz. Dwa zaworki do poprawy. Tu mamy po dwa zawory na cylinder, dwa wydechowe. Ten i chyba ostatni, jak pamiętam, to tam kartka pokaże. Tu są te płyteczki duże, tak jak mówiłem. Zaraz się wrzuci świeże. I tak, zobaczmy co z tym napinaczem. Tutaj siedzi, żeby nie było. I zobaczy się za chwilę, co tam z nim jest. Nie dało tam się wesolą, tylko najpierw mu sprężynę wykręcę, żeby nie było. Wiadomo, wykręcę sprężynę, no to się więcej nie wysunie, jak go zluzuje. Dobra. I imbusa. Był tu imbus, tylko przedłużka. Nie za długa do przedłużka. Nie, w sam raz. Taka sytuacja z tymi gzietkami. By się kurwa dostać do tej pokrywy, to chłodnicę ściągnąć, plastiki trochę tak poodchylać na bok. Tak to troszkę mało miejsca. Gaźnik trzecią, że tak powiem, rundę leci półgodzinną, także gaźnik, no gaźniki, bo jest ich tam kilka. No i z tych KTM-ów dwóch. To wszystko. W sumie zamieszanie, opona tego dzisiaj zdąży. A dzisiaj na pewno nie. Dzisiaj na pewno nie. Dobra, co my tu mamy? Jeśli chodzi o napinacz. Tak on wygląda. I liczymy mu ząbki. Cienki śrubokręt. Cienki śrubokręt. Dobra, jedziemy. Gdzie to ma tego tłoczka? Tu, dobra. Sześć na wszystkich. Będzie około 15 pewnie. Dobra, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurwa, pomału, Andrew. Dobra, liczymy od pierwszej zapadki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, piętnaście. Jest sześć, połówka. No nie jest najgorzej, bym powiedział. Myślę, że przy następnej wymianie, znaczy przy następnej regulacji zaworów, 6, połówka, to i tak 3 czwartych nie minął to. No można by, ale nie jest tak ultra źle, bym powiedział. Gorzej się widywało. Także takie moje tutaj zdanie na ten temat. Dobra, dwie płyteczki ulatują tutaj. W setkach tak jest, a w tym tak samo można wcisnąć szklankę i wyciągnąć tak spod wałka. Nie trzeba będzie rozbierać mostków. Tak się może i zrobi. Także zobaczymy co za chwilę. Lecimy dalej. Linki gazy już przesmarowane. W ten sam sposób co... No jeszcze się troszkę widzę polało. W ten sam sposób co sprzęgło zaraz będzie. Fajna gustowna szmatka. Można podczyścić. A w jaki sposób najlepiej linki smarować? No nie trzeba nawet rozbierać, przelewać ich tam jakieś tam nie wiadomo jak. Takie urządzonko sprytne, chyba dostępne wszędzie. Skręcone wszystko tak jak powinno być. Wkładamy w odpowiedni otwór i pryskamy jakimś tam śmirem w sprayu. Uwaga! No skoro poleciało, to chyba się przesmarowało. Pyk. Troszkę poruszać. Przedtem też myję zmywaczem, ale to wiadomo, no tak nie przemyję wszystkiego, to w pancerzu siedzi brudu z lat, także to by trzeba było
go utopić na jakiś czas. Jest coś tam chcę rozpierdolić, jak to pies ostatnio. Dobra, wytrzeć to, co by to mogło polecieć. I gra. Dobra. A to szmatkę mogę teraz zostawić, żeby mi tutaj nie wpadło nic do gaźników, czy do gaźników, do kruźców. Okej, okay, ponaciskać parę razy sprzęgło. No, idzie gładziutko. Też nie ma potrzeby jakiegoś tam smaru bardzo gęstego. Zwykły jakiś tam uniwersalny smar. Tutaj nie trzeba, kto wie co. Bo też za gęsty to też niedobre. A to nie jest jakoś tam bardzo rzecz, która się musi topić aż w oleju. Dobra, kolejna sprawa. Gaźniki. Już umyte, ale nie złożone. No to próba odpalenia. Wakuum odpalić, zobaczymy co i jak. Krótka rozgrzewka, wiadomo, tutaj nie będziemy go grać. Nie będziemy. Nie będę go grzał w nieskończoność, no bo... chłodzone powietrze, wiadomo o co chodzi. Wakuum odpalone. Więc spróbujmy luz. Jest. Już kilka razy przed tym zrobiłem taki właśnie strzał, żeby pompka dobiła. Sanie zaciągnięte. No i rura. Zobaczymy co jak. Jest na pewno luz. Jest. Na razie nie pyka. Niech się rozgrzeje troszkę. Pewnie powietrze. To. Pompka bije. Bije. A plastiki rzeszczą. No. Dobra. Wracam za chwilę. Popykał, tak to wygląda na wolnych. Śruby się tam znajdują, w miarę widoczne. Zobaczymy, co się z tego uda zrobić za chwilę. Tak to wygląda w cyferkach, a czy w cyferkach, w kreskach. No niestety czuć pulsację, tłok czy pulsację. No. O, tak to mamy. Nie ma co wybrzydzać naprawdę. To, że tam jest kreska, to tutaj się zmieni trzecia cyfra, z jedynki na trójkę powiedzmy. Idzie równiutko. Jest do tej. Nie no, nie będę go grzał więcej. Gaszę i ten temat z głowy. Słychać, że fajnie idzie, nie ma go co. Męczyć. Na światłach. A wyłączę światło i obroty podniesie troszeczkę. Oby to alternator, także jakieś tam obciążenie daje. No gotowy. Sprzęt też jeszcze był taki malutki problem, nie problem, ale z gumą na z gripem. Troszkę był za blisko podkładu. Po prostu troszkę kiepsko gaz wracał. A teraz jest bajka. Więc spróbujmy zapalić. Kierunek wrzęczył. Przedtem sprawdzałem co w kierunek wrzęczył. Spada. Tak to wygląda, zawieszenie, no właśnie, puro zawieszenia. Zawieszenie zrobione, ale troszkę są już rysy, gdzieś to były te rysy, które pójść pod palcem. No i to tak, no wiadomo jak jest, ale zdrowa babcia jeszcze.